temat terroryzmu trzeba zacząć nie od tego co się dzieje w Europie, tylko od roku 2001 czyli słynnej World Trade Center. Dlatego że nie było nic takiego, co by nagle w tym roku 2001 spowodowało wybuch fali tak silnej, żeby trzeba było monopolizować akcję walki z jakimkolwiek zjawiskiem zwanym terroryzmem. Na przykład w Europie od 1991 roku do 1997 roku przeciętnie około 500 tysięcy tzw. emigrantów, głównie zarobkowych z Afryki czy Arabii, przyjeżdżało do Europy. I to było regularne przez co roku. Różnica była pomiędzy poszczególnymi latami w granicach 50 tysięcy, raz było trochę mniej, raz trochę więcej. I nikomu to nie przeszkadzało. Wręcz się mówiło, że Niemcy się rozwijają dzięki pracy uchodźców, bo są tańsi, nie wymagają takiego zaopatrzenia socjalnego. Nagle w roku 2001 to się zmieniło pod pretekstem ataku na World Trade Center. Problem polega na tym, że żadnego ataku na World Trade Center nie było. To była robota służb specjalnych amerykańskich. Nie przypuszczam, żeby jakiekolwiek inne się w to mogły zmieszać. Z tym, że muszę tutaj zrobić pauzę. Musimy się cofnąć o prawie 700 lat. Otóż około roku 1320 powstało państwo, które się nazywa Corona Temple, czyli City of London Corporation. I to państwo w chwili obecnej dysponuje majątkiem 97%. Całego kapitału i prawdopodobnie tyle samo, może ewentualnie 96% wszystkich firm, tak zwanych ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe to jest jeden z najlepszych zysków, dlatego że nic nie obiecuje, a każe płacić. Proszę zauważyć, że cały obrót pieniądza dotyczący efektu cieplarnianego, czyli te przesyły za opłaty za dwutlenek węgla są. Muszą przechodzić przez City. To jest dodatkowy zysk, właśnie za nic, za oddychanie. Czyli innymi słowy, to państwo, które gromadzi na przestrzeni jednej mili, właściwie cały majątek nieruchomy, ruchomy świata, to jest Corona Temple, czyli City of London Corporation. Ta instytucja ma wszelkie cechy państwa, dlatego że posiada własny hymn. Własny parlament, własną siłę zbrojną, własną policję. Czyli wszystkie cechy normalnego państwa. Zaczęło się to, powiedzmy, rozprzestrzeniać na cały świat gdzieś pod koniec XVII wieku, kiedy powstał Bank Anglii i filia Banku Anglii powstała po tym, jak Ameryka zaczęła się kolonizować właśnie w Ameryce. Pierwsi Amerykanie to wcale nie są niewolnicy z Afryki, tylko to są Irlandczycy, których ponad 300 tysięcy sam Cromwell przewiózł. Robi się to na zasadzie posiadania czy opłacania usłóżnych troli, którzy dostosowują prawa obowiązujące na danym terenie do potrzeb tego przemysłu. Innymi słowy, potrzebni byli ochotnicy, w cudzysłowie, do pracy na nowo odkrytych terenach Ameryki. Jak ich zdobyć? No wydano bardzo prostą ustawę, że wszyscy domni znalezieni czy złapani na ulicach Londynu czy innych miast natychmiast byli okrętowani i wysyłani do Ameryki. I przez pierwsze 200 lat prawie półtora miliona białych ludzi pracowało jako niewolnicy dla korporacji angielskich. To jest pierwsza rzecz. To zaczęło się od... Nazwijmy to spisku, oczywiście w cudzysłowie, czyli umowy kilku lordów angielskich w 1605 roku i o 1617 20, My Mayflower i tak dalej, zasiedlanie nastąpiło Ameryki. Czarni niewolnicy to było prawie 200 lat później. Irlandczyk jako niewolnik kosztował 5 funtów, a czarny niewolnik kosztował aż 50 funtów. Czyli o wiele taniej było brać. Białych niewolników niż czarnych. Potem na drugim miejscu byli Szkoci. Tak samo nie można uznać całej emigracji z lat XIX wieku jako emigrację zarobkową, jak to się mówi, tylko to było rodzaj niewolnictwa. Są pamiętniki księży z Poznańskiego, z Śląska, który, którzy mówią, że przyjeżdża jakiś nieznani ludzie na teren wsi i tak rozpijają. Chłopów, że nawet dobrzy gospodarze sprzedają za pół ceny swoje gospodarstwo i jadą do Ameryki. Dlaczego? Bo olbrzymie tereny w Ameryce zostały nadawane władnym no ale teren nic nie znaczył, trzeba było mieć ludzi, którzy ten teren obrobią. I potrzebni byli właśnie stąd. To był podwójny zysk polityków niemieckich, którzy z jednej strony jako ci, którzy głównie zasiedlali Amerykę, uzyskiwali tanią siłę roboczą, a z drugiej strony czyszczenie, czyli depolonizacja terenów polskich, czyli Księstwa Poznańskiego czy Śląska. Bo nie trzeba ich było wysiedlać, oni sami wyjeżdżali, jeszcze płacili za to. Były specjalne firmy, które uzyskiwały, bo już to już była era statków parowych, czyli kapitan dostawał za przywiezienie. Każdego takiego niewolnika odpowiednią kwotę, kolej dostawała odpowiednią kwotę, a ten latyfundysta płacił za to, bo jemu potrzebna była siła robocza. A jak kogoś wywieziono te 10 tysięcy kilometrów dalej gdzieś tam na prerie, no to nie miał siły, musiał pracować i musiał coś robić, jeżeli chciał przeżyć. I w ten sposób Ameryka się zaludniała. O tym się u nas nie mówi, ale to są fakty ogólnie znane. I wykorzystując tą, ten sam mechanizm, i siły roboczej, zaczęto to praktykować w XX wieku. Czyli my to już widzieliśmy od powiedzmy 2001 roku. Yy, dlaczego walka z terroryzmem? Bo łatwo zmobilizować ludzi do czegoś co się nazywa wojną. Bo w ten czas można. Podnieść odpowiednie opłaty, podatki, no bo na wojnę trzeba płacić. Można ograniczyć swobodę ludności, no bo wojna to musimy walczyć z szpiegami, z jakimiś tam dywersantami itd. Czyli i tak dalej. Czyli inwigilacja może być znacznie mocniejsza niż w normalnych czasach. I proszę zauważyć, że to jest cały czas robione. I generalnie to jest robione o prawie 50 lat wcześniej niż ludzie to się dowiadują. Pierwsze obozy Fema powstały już w 1975 roku. To były rodzaje przyczep baraków otoczonych tak jak baraki w Oświęcimiu i ludzie, którzy tam zostali zamknięci nie mieli prawa wyjść. Musieli pracować tam, tam mogli sobie spać, ale opuścić terenu nie mogli. I teraz właśnie słyszymy, że w Ameryce znowuż przyjęto projekt ustawy, że bezdomni będą zamykani przymusowo. Jak nie ma... Pracy nie ma zamieszkania, to będzie zamykany w obozach FEMA. To jest pierwsza rzecz. Czyli znowuż likwidacja swobody poruszania się, czyli naturalnego prawa, że tak powiem, boskiego. Żeby to wszystko uzasadnić, to zawsze musi być jakiś pretekst. Tak, Ameryka żyje praktycznie od, od początku, jak zaczęła, jak powstała. My znamy tylko 1776 rok, tak zwany bunt herbaciany i powstanie nowego państwa amerykańskiego. Ale ludzie nie wiedzą, że w 1871 roku nastąpiła zmiana Konstytucji Stanów Zjednoczonych w ten sposób, że City of London posiada kolonię, która się nazywa District Columbia. I ten dystrykt Kolumbia to jest tam, gdzie się znajduje Pentagon, tam, gdzie się znajduje Washington i tak dalej. I teraz pytanie, jak przenieść prawa, czy Zasady prawne obowiązujące w dystrykcie Kolumbia na całą Amerykę. I to właśnie wymyślili po wojnie secesyjnej w 1871 roku, zmieniając konstytucję w ten sposób, że jeżeli gdziekolwiek, w jakimkolwiek stanie, który był oddzielnym państwem, tak formalnie, znajdzie się zakład ubezpieczeniowy mający siedzibę w dystrykcie Kolumbia, to w tym stanie obowiązują prawa dystryktu Kolumbia. I w ten prosty sposób, pod zupełnie prymitywnym y, przepisem prawnym, nie mającym w związku rzekomo z polityką nic, wykazano, że najważniejsze jest oskubywanie ludzi. Czyli trzeba zmusić ich do ubezpieczenia, muszą płacić podatki, a te podatki wszystkie płyną do dystryktu Kolumbia, i to wszystko podlega pod y, City of London. I teraz każdy normalny człowiek wie, że jeżeli bankier pożycza komuś pieniądze, no to musi mieć ochronę. Musi mieć służbę, która będzie pilnowała, żeby ten pożyczający no nie był taki wredny nie skarb tych pieniędzy. W związku z tym powstała agencja Pinkertona. I ta agencja rzeczywiście likwidowała tych wszystkich złodziei, którzy napadali na banki i tak dalej, bez sądu, bez żadnego wyroku, ale działała legalnie i nikt nie oskarżył nigdy agentów Pinkertona o to, że mordowali ludzi. A to było, generalnie do tego się sprowadzało, że jedna banda napadała na banki, kradła, a druga banda napadała na tą bandę i, ją, że tak powiem, mordowała. To było niezwykle drogie, jednak i kosztowne. W związku z tym bankierzy wpadli na pomysł, że trzeba założyć FBI, bo to w ten czas będzie państwo kryło i z pieniędzy podatnika będzie robiło dokładnie to samo. Są nawet filmy, już w tej chwili półfabularne, pokazujące, w jaki sposób Komisja Senatu przesłuchiwała dyrektora FBI, Hoovera. Jakie ma osiągnięcia w tej, w tej walce z tym bandytyzmem, i y, dlaczego potrzebuje jeszcze wciąż pieniędzy? A pan Hoover powiedział, że No, bo oni muszą uważać na to, żeby banki nie były okradane. A na to senator powiedział: No, dobrze, ale wy macie działać na całym Stanach Zjednoczonych, a nie tylko pilnować banków. Więc to było już znane, mówię, w latach 30. Po II Wojnie Światowej, jak się okazało, że ci, ci lepsi handlarze czy lepsi bandyci, biały kołnierzyka potrafili wyprowadzić z systemu bankowego ileś tam milionów i uciec do Meksyku czy Wenezueli, no to stworzono CIA i główna sprawa CIA to było pilnowanie interesów dużych korporacji. I to widać wyraźnie, te wszystkie zamachy Stanów w poszczególnych republikach bananowych. Tu nie mamy się co łudzić, to samo było w Polsce. Proszę zobaczyć, po 1920 roku to był właściwie zamach stanu Piłsudskiego. Potem w 1926 roku przewrót majowy znowuż był zamachem wojskowym. Potem była wojna, więc trudno mówić o, o normalnej stabilizacji. Ale po 1945 mieliśmy cały czas zamachy. 1956, 1971, 1981 to wszystko były zamachy stanu wojskowe. Czołgi były na ulicach, a nie y, y, zmiana konstytucyjna w sensie wyborów. Więc reasymulując, historia wygląda zupełnie inaczej od mniej więcej XIV wieku. Powstałe nowe państwo w centrum Londynu, tzw. kwadratowa mila, które nosi nazwę Corona Temple albo City of London Corporation, praktycznie dysponuje całym kapitałem, jaki istnieje na kuli ziemskiej. W związku z tym Dystryk Kolumbia w Stanach Zjednoczonych też jest ziemią bezpośrednio zarządzaną z Londynu. Wszystkie banki, to łatwo można sprawdzić nawet w Wikipedii, wszystkie banki, które powstały w Ameryce, powstawały przez przybyszów z Niemiec. W Niemczech istniało 800 ponad księstw i w dawnych czasach, kiedy nie było papierowego pieniądza, kiedy nie było banków w takim znaczeniu jak teraz, jedyny majątek to było srebro i złoto gromadzone gdzieś tam no oczywiście w kurnej hacie tego nie można było gromadzić, bo były skradli, więc tylko w banki, tylko zamki miały odpowiedni zapas bogactwa i to zostało przewiezione do Stanów Zjednoczonych i w ten sposób powstawały pierwsze banki. Łatwo to można i dokładnie zobaczyć w filmie "Bandy Nowego Jorku". Do pracy w powstających fabrykach potrzebna była duża ilość ludzi i z tych zaczęto eksportować z Europy i to byli pierwsi przesiedenci, czy, czy, jak ich nazywamy, ochotnicy, którzy zaludniali prerie w Stanach Zjednoczonych. Była to zorganizowana, i to dość dobrze, korporacja, łącznie z koleją, statkami, którzy, którzy przewozili to do Ameryki z Europy, ten pseudo nadmiar ludzi, bo to nie była kwestia nadmiaru ludzi. To, co się w Polsce wciska do głowy młodym ludziom, o ciężkiej pracy chłopa pańszczyzniennego, to jest literacka fikcja. Chłop miał prawo własności ziemi dziedziczne. Pan go nie mógł wyrzucić z roli. Miał tą działkę, która zapewniała mu podstawowe utrzymanie. Miał serwituty, czyli mógł brać drewno z lasu na potrzeby budowy własnego domu. Miał rybę z stawu czy z jeziora itd. Natomiast zamiana Pańszczyzny na czynsz to jest wymysł angielski, który praktycznie rozwinął się bardzo mocno po 1848 roku, czyli po tak zwanej zarazie ziemniaczanej, dlatego że pozwala łatwo u, wyrzucić z, z ziemi tego chłopa, który tam pracował, i zatrudnić innego, oczywiście podnosząc mu czynsz. W ten sposób w czasie zarazie ziemniaczanej ponad 2 miliony ludzi zostało że tak powiem, uziemnionych i wyrzuconych. I to samo się zaczęło w Europie, czyli w państwach Europy Środkowej, czyli w Polsce. Podam tutaj skutki tak zwane biologiczne tej operacji. Średnio chłop, rolnik, który przyszedł do miasta i pracował w fabryce, czyli średni wiek robotnika w XIX wieku w Anglii, to było 15,3 miesiące. Dlatego, że zatrudniano całą masę dzieci, 6-7-letnich, a dziecko nie było w stanie wysiedzieć 10 czy 12 godzin przy maszynie, więc biegało po tej sali, hali. Jak biegało, to czasami mu się y, rękaw czy coś innego zaplątało w stryby, nastąpiło miażdż miażdżenie ręki czy nogi, no i to się kończyło zgonem. I to są, na to. Są, Potwierdzające są liczne raporty Komisji Królewskich, którzy oceniają właśnie przyczyny takiego stanu rzeczy, czyli skrócenia czasu życia. Proszę zauważyć, że takie choroby jak gruźlica czy krzywica rozwinęły się dopiero po rozwoju przemysłu. Do XIX wieku my nie znaliśmy pojęcia gruźlica czy krzywica u dzieci, bo tak jak to opisują nasi, nasi pozytywiści, że Janko muzykant tam patrzył przez to okienko na te skrzypki, bo on nie mógł tych skrzypek dostać, to jest fikcja literacka, bo proszę iść dzisiaj na wieś i pokazać mi jednego y, dzieciaka ze wsi, który ma skrzypce. No też nie ma i nie będzie miał, bo tego nikomu na tym nie zależy. Y, natomiast dziecko na wsi to ciężko pracowało, bo pasło gęsi. Ale nie miało krzywicy i żyło sobie spokojnie. Natomiast, jak wyrzucono jest z tej pańszczyzny, przyszło do miasta i mieszkało w suterenie, gdzie słońca nie widziało przez 24 godziny, no to rozwinęło się karłactwo, krzywica i tak dalej. I to jest bezpośrednio następstwo pazerności City of London. U nas się wciąż używa takich pojęć jak masoneria, jakieś tam inne, cykliści i tak dalej, a to jest tylko wywiad. To jest inna nazwa wywiadu właśnie City. Dlaczego? No bo nie każe się człowieka, który się zajmuje jakąś kabałą, jakimś tam wróżeniem z kart, czy czymś innym, czy pomocą humanitarną. Natomiast gdyby mówiło się, że to jest szpieg, no to by trzeba karać. I w ten prosty sposób, że tak powiem, zniesiono negatywne oddziaływanie pojęcia szpieg, zastępując je słowem masoneria, iluminaci i tak dalej. Żadna organizacja nie może działać tylko dlatego, że chce działać. Musi być, mieć finansowanie. A jedynym źródłem finansowania jest City of London. I dalsza dyskusja jest bez sensu po prostu. Nikt nie może nic zrobić, jeżeli nie ma pieniędzy. Nie ma tego, jak ktoś Ci dzisiaj opowiada, na przykład, że na Ukrainie naród ukraiński powstał, bo jakiś dwóch studentów wydało broszurkę. No i co z tego, że wydało, jeżeli 99,9% ludności mieszkającej tam była analfabetami. To kto tą broszurkę mógł przeczytać? Nie mówiąc o tym, że nie znam studenta, który ma takie pieniądze, żeby mógł wydawać broszurki, bo to kosztuje. Czyli przechodzimy do początku XIX wieku. Ludność przybyła z Europy, była trzymana praktycznie w niewoli, w tym znaczeniu, że otrzymywała pieniądze mniej więcej na doraźne potrzeby. Cały czas musiała żyć na kredyt. I ten kredyt powodował, że powstawały sztuczne pieniądze. Dlatego wprowadzono właśnie pieniądz papierowy, że można było go drukować w dowolnym tempie. I co jakiś czas robić krach, jak na przykład słynny Czarny Czwartek w Stanach Zjednoczonych i potem konsekwencje tego dla reszty Europy. Zawsze produkcja pieniądza, bo to jest produkcja taka sama jak butów, produkcja pieniądza papierowego prowadza wcześniej czy później do katastrofy. Bo jest nadmiar pieniądza na rynku. A towarów nikt nie chce kupować, bo nie ma potrzeby. Cała teoria kapitalizmu, że będziemy taniej produkowali i więcej, nie ma żadnego sensu, bo człowiek może nosić tylko dwie pary butów, trzy pary butów, no więcej nie, bo nie ma gdzie tego zmieścić. I to samo dotyczy wszystkich innych rzeczy. Dlatego jakość produkcji tak gwałtownie spada, że po roku czy dwóch trzeba to wyrzucić, bo yy, że tak powiem, do niczego się nie nadaje, trzeba kupić następny. Efekt tego jest taki, że nadmiar papierów zwanych pieniądzem w obiegu utrudnia gospodarkę, a jedynym resetem jest wojna. I dzięki temu właśnie nie dzięki temu, tylko to powoduje, że co jakiś czas wybuchają wojny, bo wojna powoduje gwałtowne niszczenie majątku trwałego na danym terenie, a to z kolei zmusza do odbudowy i można te pieniądze wszystkie od nowa zacząć liczyć. I dlatego była potrzebna wojna z terroryzmem, bo pozwalała na pobranie masy pieniędzy z prywatnych kieszeni pod pretekstem wojny i przerzucenia je do korporacji, które się tym zajmują, czyli do korporacji zbrojeniowo-inżynieryjnych. I dlatego jest taki rozwój broni masowego rażenia właśnie, żeby te pieniądze od ludzi zabrać i przerzucić je na zniszczenie, no bo w ten czas one przestają istnieć. I teraz. W 2001 roku sfingowano ten cały napad na World Trade Center. To już jest tyle filmów na YouTubie i opracowań inżynierów różnych grup budowlanych, lotniczych itd., że to była fikcja literacka, zrobiona mniej lub bardziej udolnie w, w programie telewizyjnym, który jest pokazany. Proszę zauważyć, że. Tak się dziwnie dzieje, że od prawie 50 czy 70 lat po II wojnie światowej nie ma ani jednego raportu tak zwanego rządowego, który by wytrzymał próbę czasu. Wszystkie raporty, obojętnie w jakim kraju, robione przez rządy, najczęściej po 10, 15, 20 latach okazują się literacką fikcją. I to jest stałe. Ale musimy przyjąć znowu, że monopol na mass media już od 1848 roku zaczął się w grupach koncernów niemieckich. To niemieckie koncerny już przed I wojną światową miały monopol na informacje w Europie, a w Ameryce ten monopol był też jak gdyby coraz bardziej rozwijany do tego stopnia, że jeszcze w latach 80. chyba było 6 grup takich kapitałowych, które miały własne mass media, a w tej chwili już jest tylko jedna, Rutschilda, konsorcjum kapitałowe Rothschild. Z tym, że konsorcjum kapitałowe Rothschilda to jest po prostu konsorcjum dawnych książąt niemieckich. Nie ma dynastii Windsor. To jest dynastia Coburgota, która w 1916 roku zmieniła nazwisko. No bo walczyła z Niemcami, więc nie bardzo było polityczne, żeby Niemcy z Niemcami walczyli, więc zmienili na Windsor. I to jest w, w, w wszystkich krajach jest dokładnie to samo. Czyli Dawna grupa książąt niemieckich, pomału przechodząc do Anglii, opanowując Anglię, a potem ten kapitał przenosząc do Stanów Zjednoczonych, nadal rządzi całością pieniądza, który istnieje. I to jest pierwsza rzecz. Teraz, żeby to pokazać w formie nie papierowej, ale faktycznej. Otóż dziwnie tak się dzieje, że w ciągu tych ostatnich dwóch dekad są niszczone wszystkie kraje, które posiadały własne banki gdzie był bank państwowy, to zostaje niszczone i zostaje przejęte przez właśnie konsorcjum Rothschilda. W tej chwili nie ma chyba na świecie żadnego kraju, który by miał własny bank. Wszystkie banki w mniejszym lub większym stopniu należą do konsorcjum Rothschilda. Bank Polski od razu, zresztą w ogóle, muszę się cofnąć o prawie 100 lat. Przewrót majowy Piłsudskiego, Podaje się, bo Sejm się nie umiał dogadać i pan Marszałek jako dzierży morda wziął wszystko za, za łeb. Problem polega na tym, że pan Marszałek nie miał skończonej nawet matury dobrze, bo z powodu działań tam różnych, że tak powiem, nie dokończył żadnego roku studiów, więc pan Marszałek nic nie mógł wymyślić. To był taki cienki bolek, który tylko miał odpowiedni sposób mówienia językiem takim bardzo prymitywnym i to powodowało, że go słuchano. Ale generalnie nie ma żadnego dowodu, że ten człowiek cokolwiek myślał samodzielnie. Przez większość czasu w latach 25-35 to go w Polsce nie było, bo był na Maderze odpoczywał, a tutaj rządzili zupełnie inni ludzie. Otóż nigdzie w polskich podręcznikach nie podaje się skutku przewrotu majowego. Mówi się, że był i koniec. A to był normalny zamach wojskowy, wykonany za pieniądze City, dostał 800 tysięcy funtów, wydał 600, 200 oddaj po kwitowanie, takie się znajduje, ale jakie były skutki dla Polski? No bardzo proste. Dostaliśmy część tak zwanego Górnego Śląska i zaraz w następnym roku wszystkie kopalnie i huty zostały sprywatyzowane i przejęte przez kapitał niemiecki. Bank Polski Narodowy już po roku był bankiem należącym do korporacji Rothschilda. Czyli to, że Grabski zrobił reformę w 2024 chyba roku, to nie miało żadnego znaczenia, bo dalej pieniądze były już w banku Rothschilda. I on decydował. I dzisiaj jest dokładnie to samo. To kapitał zachodni decyduje, jaki jest stosunek złotówki do jakichkolwiek innych walut. Zresztą złotówka w tej chwili to już nie jest nawet złotówka, tylko to jest błąd bon towarowy. Na to w danym kraju możemy wymienić na jakiś towar, tam który chcemy, ale siła nabywcza i przelicznik jest, de decyduje o tym nie Warszawa, tylko jakiekolwiek inne miasto, czyli konkretnie y, City of London. I to jest pierwsza rzecz. Czyli właściwie przewrót majowy spowodował powrotem okupacji polskiej przez City of London. I to możemy na przykład obserwować nawet na y, kampanii wojennej w wrześniu 1939 roku. Przecież Rytź Śmigły już 3 września o 11 czy 13 ogłoszono, że Anglia i Francja przystępuje do wojny, a wieczorem o 19 ryt Śmigły i cały rząd już uciekali do, do Rumunii. 11 września byli w Krzemieńcu, a 12, 7 września byli w Krzemieńcu, a 12 września już byli na granicy z Rumunią. Bo już wiedzieli, co się dzieje, że to będzie oddane i. i nie zostanie. Także to są wszystko bajki, które się u nas opowiada na temat kampanii II wojny światowej i tak dalej. Tak realny zysk to było wybicie patriotycznego obywatelstwa, obywat, patriotycznych obywateli w Polsce. Bo my straciliśmy prawie 70, ponad 70 tysięcy ludzi, tych najbardziej patriotycznych, a Niemcy w czasie całej kampanii, mimo że to oni na nas atakowali, stracili tylko 17 tysięcy. Dla porównania, w tym samym czasie wojna fińsko-rosyjska, Finowie stracili tam 20 tysięcy, a Rosjanie ponad pół miliona. Bo tak wyglądają normalne stosunki atakujące obrońca. A w Polsce to jest zupełnie odwrotnie, zupełnie fikcyjne. Wracamy znowuż do roku 2000, 2010. Że wojnę cały czas prowadziło City. To bardzo łatwo można przedstawić na podstawie tak zwanej pustynej burzy. Hussein był agentem CIA. Ono go tam umocowało i on tam rządził. I nagle jakaś firma bardzo drobna z Kuwejtu poziomym ruryciągiem zaczęła podkradać ropę z tego największego zbiornika, który się znajdował w Iraku. Hussein, jako agent doskonały, zapytał się pani ambasador, czy co on ma z tym zrobić, bo mu tu ropę kradną i dochody się zmniejszają. I dostał pozwolenie, że może zrobić co chce. Czy to było celowe czy niecelowe, to trudno w tej chwili dyskutować. Ale przygotował atak, zaatakował i zajął Kuwait. No jednej rzeczy nie wiedział, że szef tego, tej firemki, tak naprawdę, bo to była firma córka, to jest jeden z członków parlamentu City of London. Bo to była spółka Rockefellera. I Rockefeller mimo, że nie jest żadnym członkiem żadnego rządu w Stanach Zjednoczonych, w ciągu pół roku zorganizował Siłę zbrojną Pentagonu, czyli od razu widać komu Pentagon naprawdę podlega, i pod pretekstem szukania bomby atomowej czy broni masowego rażenia, zniszczyli w ciągu tych trzech dni, czterech dni, 100 godzin, tą część Iraku, gdzie była ta ropa. To zostało przyjęte i to by. Potem była ta druga i trzecia wojna z Irakiem, i generalnie się sprowadzało właśnie do tego, do zniszczenia i przejęcia złóż ropy. To samo teraz w Syrii. Nie chodzi o żadne tam ideologiczne sprawy. To się opowiada tylko bajki ludziom. Chodziło o to, że Kurdowie mają ropę, ale ropa, dopóki nie zostanie sprzedana, to jest zwykła ciecz, która znajduje się gdzieś tam pod ziemią. I trzeba było wybudować rurociąg, który przechodzi przez Syrię do Turcji, żeby ją można było sprzedać i transportować na cały świat. W związku z tym, że Syria nie chciała się zgodzić, przepuścić rurę ciągu za darmo, tylko chciała za to pieniądze, to oni obliczyli, że łatwiej będzie zrobić państwo islamskie. W cudzysłowie oczywiście, bo to nie ma nic wspólnego z islamem, bo tam głównie są najemnicy z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. Część oficjalnie prasa amerykańska pisze, że to są najemnicy szkoleni w Teksasie, w fortach yy, Pentagonu. No i taką armię zrobiono i zajęto pas Syrii, gdzie rurociąg wybudowano w ciągu kilku miesięcy i to Europej się sprzedaje na całym świecie. Ale ogłoszenie wojny z terroryzmem pozwoliło na wprowadzenie całej masy ustaw, które pozwalają lepiej kontrolować społeczeństwo. I powstała cała masa obozów FEMA, ponad 5 tysięcy podobno już jest, które mogą przetrzymać tych najbardziej rozarabiających ludzi. Wejść można bardzo łatwo, bo wystarczy, że policja nas złapie gdzieś na ulicy i nie mamy stałego miejsca zamieszkania. Natomiast wyjść stamtąd już nie można. Dostaje się tam te trzy posiłki dziennie. Czy się dodatkowo dostaje co jakiś czas piwo, tak jak to było w starożytnym Rzymie, tego nie wiem. Ale generalnie nie ma prawa opuszczenia. Terenu zadrutowanego. No dokładnie to samo co w Osięciu. Może, może policja inaczej trochę działa, bo tam na pewno jakaś policja jest, ale generalnie to są ludzie. Typowo niewolnictwa, typowa niewolnicza praca. I teraz, żeby przenieść warunki FEMA do Europy, to trzeba było też wywołać w Europie jakieś zamieszki. No bo y, parlamenty europejskie nie bardzo by się zgodziły na finansowanie czegoś, co nie daje konkretnego zysku. I do Europy od, 2000, od 1991 roku sprowadzano właśnie y, osoby z Afryki czy z y, Ara, y, Półwyspu Arabskiego itd. Tak y, na czym polega problem? Żeby ktoś z Afryki Środkowej mógł przejść do Włoch, to musi przejść przez Saharę. To jest parę tysięcy kilometrów i tego nie zrobi żaden pojedynczy człowiek, tylko musi to być zorganizowana grupa. Zaopatrzenie w wodę, transport i tak dalej. No, jeżeli weźmiemy, że w Afryce Środkowej średni zarobek to jest kilka dolarów miesięcznie, a koszt takiego przesłania tego człowieka to jest około 10 tysięcy dolarów, to nie ma żadnych szans, żeby jakiś tam murzyn uzbierał sobie tyle pieniędzy, żeby wykupić bilet i przejechać sobie do Włoch czy gdziekolwiek indziej. To musi być sprawa robiona na szczeblu rządowym. Teraz, dlaczego, że to jest sprawa na szczeblu rządowym, najlepiej świadczą skutki. Na przykład, Straż Morska, która łapała takie łodzie, nie miała prawa topić tych łodzi, no bo to były wciąż łodzie rządowe, a mienia rządowego nic nie wolno, nie? I dlatego te łodzie wielokrotnie służyły do przewozu y, transportu tych y, emigrantów. Y, statystyki Eurostatu mówią, że od 1991 do 1997 roku praktycznie rocznie było około 500 tysięcy takich y, emigrantów prze, przekazywanych z Afryki do Europy. W 2000, 1997 roku była regresja, czyli spadek do jakichś 200-300 tysięcy do 2001 roku, i w 2001 znowu zasiliły się. Problem sprowadzania cudzoziemców do Europy. To nie jest żaden problem indywidualny, tylko to jest problem zrobiony przez rządowe służby specjalne. Nie ma innej możliwości wytłumaczenia, w jaki sposób rzekomo biedni, bardzo biedni Murzyni czy Arabowie są w stanie przyjechać do Europy. To jest za duże koszty, to są. Od 2001 roku nasiliło się to bardzo. Liczba transportujących, transportowanych osób przekraczała 500 tysięcy ale brak polskiej prasy brak polskiej prasy spowodował że ta polskojęzyczna niemiecka prasa cały czas podaje informacje no delikatnie mówiąc sufitowe dysponujemy danymi z Eurostatu że w 2015 roku do Europy sprowadzono pewną ilość tych Emigrantów, ale rozkład ich był zupełnie inny niż podawała to prasa. Na przykład Niemcy przyjęły 180 chyba 2000 ludzi, a Polska przyjęła 527 tysięcy. Ale o tym się nie mówi w Polsce: w Polsce się mówi, że wszyscy emigranci lądują w Niemczech, w Berlinie, tam są jakieś gwałty tych Niemek i tak dalej. Mamy, przyjęliśmy dwa razy ponad tyle niż Niemcy, i o żadnych gwałtach prasa nic nie podaje. To Bardzo dziwne. Najwięcej przyjęła Anglia, ponad 600 tysięcy. I teraz o co generalnie chodzi? Wydaje się, że jedynym powodem sprowadzania takich ilości emigrantów jest stworzenie potrzeby zakładania obozów FEMA. Po to są te pseudo-bójki, po to są te zamachy, żeby można było wprowadzić te same przepisy prawne, które są w tej chwili w Ameryce. W Ameryce ostatnich dwóch dekadach zmieniono zasadniczo system prawny. Zakres inwigilacji jest praktycznie każdego i wszędzie. I co ciekawsze, proszę zauważyć, że tych kamer przybyło jak cholera, na każdym skrzyżowaniu są, ale jak dochodzi do jakiejkolwiek sprawy, już nie będę mówił typu generał Papała czy tam jakiś inny, to zawsze kamery są, nie działają. Zamach Smoleński, no, na całej trasie, zarówno w, na Okęciu, jak i na drodze do Okęcia, jak i na dworcach, wszystkie kamery akurat przestały działać. I nie to jest ważne, że przestały. No, powiedzmy, wola Boża przestały, ale proszę zauważyć, że żadnej komisji śledczej to nie interesuje. I w ogóle nie obchodzi, czy kamery działają, czy nie. A przecież to wyszło, wydano na to z pieniędzy publicznych, czyli z naszych podatków, całe miliony złotych na okamerowanie, mówiąc brzydko, miasta. Ale jak dochodzi do jakiejkolwiek sprawy, to kamery zawsze są wyłączone. Nie, nie da się tego uzasadnić w żaden inny sposób, jak centralne sterowanie. I teraz, przy, szło do Polski prawie 500, ponad 500 tysięcy emigrantów i jest cisza. Ale my mamy już od 2007 roku całe osiedla w niektórych yy, miastach, które stoją puste przez kilka lat. Żadnego dewelopera nie stać na to, żeby wybudować dom, opłacać go przez cały rok, bo musi ogrzewać, żeby to jest gniło, żeby trzymać to przez 3, 4 czy 5 lat, i, i dom stoi pusty, i kto za to płaci? Tylko państwo posiada takie możliwości produkcji papierków zwanych pieniądzem, że może spokojnie te, te papierki drukować i opłacać ogrzewanie takich osiedli. I to jest nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Wrocławiu, w Opolu. Są bloki, kompleksy całe stojące pusto. Dla kogo i po co? No i tutaj widać od razu planowanie strategiczne. My, to znaczy, społeczeństwo zostało tak zubożone i tak ograniczone, że myśli tylko o tym, co zrobić jutro czy pojutrze na obiad. Ewentualnie gdzie można zaplanować i co kupić. Natomiast na okres dłuższy niż 3-5 miesięcy już nie jest w stanie nic planować i zrobić, bo nie ma, nie posiada środków na to. Natomiast plany strategiczne tych kompleksów grup pieniężnych to są na 50 lat do przodu. I oni potrafią w odpowiednich momentach zacząć y, realizację jakiegoś odcinka planu, który się wydaje zupełnie normalny, no z rozbudownictwa to wszyscy się cieszą, bo mają pracę, a potem się okazuje, że owszem cieszą się, ale te domy są takie do zupełnie kogoś innego. Budowane, przy, przygotowane. I tak jest w Gdańsku, gdzie właśnie y, zasiedlenia tych domów są w sposób zorganizowany. To znaczy przyjeżdża kilka autobusów, w autobusach już ludzie czekają pod eskortą policji, y, zajmują taki budynek, mieszkają i koniec. Czyli wracamy znowuż do sprawy Huertel Center. To był pretekst, czyli fałszywa flaga, która pozwoliła rządowi przekazać masę pieniędzy podatnika. Na potrzeby realizacji pewnego planu, zniewolenia generalnie społeczeństwa. Czyli podział szczególnych krajów Europy Środkowej na obszary zamieszkałe przez 5 do 10 milionów ludzi, mające własnych aktorów sceny politycznej do rządzenia, czyli do pilnowania porządku na tym terenie. Yy. Obniżenie realnej stopy nabywczej pieniądza danego do takiego poziomu, żeby nie mógł nic oszczędności zostawiać. Jak te oszczędności są, to co 10 mniej więcej 15 lat jest robiona wymiana pieniądza i w tym momencie on wszystko traci. Tutaj ostrzegam wszystkich, żeby nie trzymali żadnej złotówki w banku, dlatego że nie mamy żadnej możliwości stwierdzenia, czy na przykład jutro bank nie zostanie zamknięty i nasze pieniądze... Nie znikną nagle, dlatego że ustawa Bazyla III, chyba, przewiduje, że wszystkie pieniądze w bankach są własnością banku. Bank może to oddać w jakimś tam bliżej nieskończonym czasie, ale na przykład mnie bank okradł już co najmniej trzy razy, zaczynając od 1952 roku, gdzie wymieniano sobie zupełnie dowolnie, a kończąc w 91-2 roku, kiedy nagle wprowadzono zupełnie inny pieniądz. Bo miliony się zarabiało po to, żeby potem wszystko stracić. Podam taki przykład. W latach 70. bardzo mocno naciskano na oszczędności dla dzieci na mieszkanie, i to się płaciło tam mniej więcej równowartość 50 czy 100 bochenków chleba, po to, żeby po 15 latach kupić za to pół bochenka chleba nawet jak się zwrot tych pieniędzy uzyskało. I odbyło się to oczywiście w majestacie prawa, bo y, grupa aktorów sceny politycznej z wiejskiej zatwierdziła taką ustawę i wszystko było w porządku. Mimo, że bank już nie był polski, tylko Rockefellera, czyli ktoś te pieniądze zwinął po prostu. Co, Jakie będą skutki dalej? No proszę zauważyć taką prostą rzecz. Y, do, do 2014 roku, właśnie 15. Nie więcej jak 100 tysięcy mieszkańców terenów zwanych Ukrainą przychodziło do Polski. Dostawało pozwolenie tam karty praw i tak dalej. Ale ani jeden z Kazachstanu nie mógł przyjechać. Mimo że to byli też Polacy i chcieli przyjechać, nie dostali zezwolenia. I teraz nagle w trzeciej dekadzie, od trzeciej dekady 2015 roku do Polski przyjechało półtora miliona. Stamtąd pracowników. Proszę zauważyć, że przez całe 8 lat poprzednich to były wielkie walki na temat dostania się kolejki przed konsulatami polskimi, tr trudności w uzyskaniu tego paszportu na 3 miesiące, a teraz nagle półtora miliona w ciągu 9 miesięcy. Nie można takiej wymiany ludności dokonać bez zgody Brukseli. Rząd polski nie ma takich uprawnień. Czyli musiała to być decyzja Brukseli, żeby nagle konsulaty polskie na Ukrainie zwiększyły wydajność o prawie dziesięciokrotnie. To jest niemożliwe bez zgody Brukseli. I to właśnie o to chodziło. Potwierdzającym tą sprawę jest decyzja rządu niemieckiego, który przesunął całą swoją siłę pograniczników, czyli tych ludzi, którzy strzegą, z zachodniej Renu strefy na Odrę. Nie ma uzasadnienia żadnego, bo tylko i wyłącznie oni będą spełnią swoje zadanie, gdyby z Polski uciekali ludzie na, na zachód. No a przecież na razie nikt nie przewiduje takich możliwości. Obrona Odry po stronie niemieckiej służy tylko jednemu zmniejszeniu napływu ze wschodu. No taki jest sens tego. Teraz, czy Niemcy są państwem? No nie, bo doktor Brzeski wielokrotnie to przedstawiał, że od 49 roku Niemcy są korporacją y, przemysłową, y, zarejestrowaną w Izbie Handlowej i w podobny sposób jest zarejestrowana od 1991 roku Rosja. To, że u nas wciąż się straszy społeczeństwo z złym Putinem, to jest fikcja literacka. Dlatego, że szefem korporacji wcale nie jest Putin, tylko Medvedev. A Putin to jest ten, który występuje na zewnątrz. No taki cienki bolek. Porównanie sił armii. Ukraina, wzr... Armia ukraińska, ta, która jest na tym terenie, wzrosła do 245 tysięcy, a armia rosyjska spadła do 240 tysięcy. Armia polska ma 78 tysięcy, ale tak naprawdę tych, co mogą biegać po polu, to jest ze 40 tysięcy. Reszta to są ci pułkownicy z brzuszkami i panienki, które siedzą na ich kolana. Mamy, dostaliśmy. Proszę zauważyć, jak to jest możliwe, że. Polskim ministrem obrony przez 8 czy więcej lat był pracownik yy, opłacany przez rząd niemiecki, bo pan Klich był pracownikiem Fundacji yy, w Krakowie, która była finansowana przez Fundację Adenauera, czyli przez Fundację Rządu Niemieckiego. I on zakupywał ten złom Leopardy 2, Leopardy 4 dla na naszej armii, które rzekomo mają po dwa pociski tylko. A w tej chwili Niemcy dysponują Leopardami 7, czyli o trzy generacje do przodu. No to, to wykupowaliśmy złą. Nawet nie wiadomo, czy to może jeździć specjalnie po polach, bo to jest konstrukcja z lat 60. A średnica życia czołgu to jest 500 do 700 godzin jazdy silnika, bo silnik się zużywa i trzeba wymienić go po 500 godzinach i jeszcze 250 godzin może jeździć i, i idzie na złom. Więc tak naprawdę to nie wiadomo, co to jest, czy to może w ogóle. Jeżeli po dwa pociski, to nawet strzelać nie mogą. Bo wystrzeni już nikt nie produkuje takiej amunicji. Także na to trzeba patrzeć z perspektywy ogólnej. I teraz, dlaczego mówię, że my jesteśmy wciąż jeszcze pod okupacją? Ano dlatego, że programy nauczania w szkołach się nie zmieniły. Programy są wciąż takie same, jak były poprzednio. Podam przykład. W Anglii w, po, w czasie II wojny światowej i po, i po wojnie, ale w czasie II wojny na pewno, były obozy koncentracyjne dla żołnierzy polskich na wyspie Blu, czyli wyspę wiąży Było sześć takich obozów. A prasa czy nauka komunistyczna o tym w ogóle nie wspominała. W żadnym podręczniku w Polsce dzieci nie uczyły się, że ci z niej kapitaliści mają obozy koncentracyjne dla Polaków. Cisza. No więc pytanie brzmi. Kto decydował o edukacji w Polsce? Następna sprawa. Takie same obozy podobno były w Ameryce. Ci ochotnicy, którzy chcieli jechać na front do Europy, a byli negatywnie do Rosji, byli zatrzymywani w takich obozach. O tym też nie ma ani słowa w polskiej historii. Zmieniły się czasy. Powstał w 1989 roku rzekoma zmiana na prozachodnią bardziej ale podręczniki się nie zmieniły. Nadal się nic nie mówi na przykład o mordach na Morzu Białym i zatopieniu y, około y, 8 tysięcy Polaków, głównie inteligencji y, w, lo, y, w morzu, zimnych w morzach y, północnych. Cisza jest. No a przecież to jest fakt. Nawet kongres amerykański o tym mówił. A w Polak nie może się dowiedzieć, że całą inteligencję właśnie wymordowano w ten sposób. Co świadczy o tym, że Filozofia indoktrynacji ludności na tym terenie między Odrą i obecnym Bugiem jest wciąż ta sama. Obojętnie, czy była czerwona, chorągiew moskiewska, czy była, nie wiem, biało-czerwona obecnie. Nie zmieniono ani jednego programu szkolnego. Czyli innymi słowy, poziom, jakby to powiedzieć, wiedzy. Politycznej w Polsce uległ obniżeniu znacznie, bo zmniejszono formalnie liczbę godzin edukacji. I to nie powstało dzisiaj, tylko to zaczęło się od pierwszych pożyczek, które wziął e, agent komiternu, czyli Edward Gierek w 70. latach. W 70. wzięto pożyczki, a już w 74. była e, reforma w cudzysłowie oświaty, która polegała na tym, że obniżano ilość godzin z historii, z języka polskiego i tak dalej. Po 20 latach mamy efekty tego. Czyli wracając do tematu od początku. Problem emigrantów jest to problem wywołania zamieszek w Europie, samoistnych oczywiście, żadnych powiązań nie ma, żadnych... Dokumentów, które by zostały wyprodukowane czy ujawnione, nie znajdziemy, ale zupełnie w podobny sposób naśladuje powstanie obozu FEMA w Ameryce. To jest jak gdyby kopia tylko 20 czy 30 lat później robiona w Europie. I te obozy są potrzebne po to, żeby zlikwidować jakąkolwiek myśl samodzielną na tym terenie i zrobić jeden region. Jest to chyba taki film. Yy, Polowanie na Drozda, czy, czy, czy coś takiego. I, I tam jest pokazane, że świat będzie podzielony na jakieś 10-12 dystryktów, które będą miały własne władze i będą y, rządziły się jak gdyby osobnymi prawami po likwidacji całkowitej państw narodowych. Orwell był agentem wywiadu. Y, to nie jest człowiek, który wyszedł znikąd. On doskonale wiedział. Problem polega na tym, jak on to doskonale przewidział bo on w latach 50. pisał o tym, co będzie za 30-40 lat. Trochę się to przesunęło, to nie jest po 30 latach, tylko po 50, ale jest dokładnie robione to, co on podał. Dlaczego się wprowadza elektroniczny system cyfrowy informacji? No tylko i wyłącznie dlatego, że łatwo można korektę robić. Wymazanie jakiejś informacji z komputera to jest dosłownie kilka minut. Dlaczego ministerstwo preferuje y, Facebooki, czy, czy powiedzmy jakieś notebooki, a nie książki? No bo jak zostanie wydrukowany, to cholera, to zostaje czarno białym A na elektronicznym nośniku można to wymazać w każdej chwili. Nie mówiąc o tym, że płyty są tak złej jakości, że po 4-5 latach są czyste. Nie, nie potrafią odtworzyć. Taśma była o tyle lepsza, że jak coś się tam na odcinku zepsuło, no to dalej można było przewijać i można było to oglądać. Na płycie się tego nie zrobi. Jak jest płyta zepsuta, to ona jest cała wyłączona. I o to chodzi. Nikt się nie może powołać na informację, która była na przykład 10 lat temu jawna. Bo już jej nie ma.